Witam, tu Jantix. Z tej strony chciałem dzisiaj Wam pokazać pewien produkt firmy Sony, głośniczek BSP60. Może tak powiem od razu, dla miłośników firmy Sony, wyłączcie to wideo, bo to nie będą pochlebne recenzje. Jak już wyłączyliście, to lecimy dalej. Więc tak, nie będę pisał o zaletach, bo śpiewa, tańczy i tak dalej. Głośniki są stereo, to tańczenie to trwa tylko tam chyba półtorej minuty, czy troszeczkę więcej. Chociaż może jeden utwór wytrzymuje, nie pamiętam dokładnie jak, bo długo się nie bawiłem tym. Kupiłem tylko dlatego, że było bardzo tanie, znaczy no, w tej chwili jest tanie, 160 zł kosztuje. To taniość porównuje do premiery, gdzie kosztował 1300 zł. To jeden z jego mankamentów, a więc cena na premierze teraz jest w miarę, chociaż on nie powinien kosztować więcej niż 50 zł ten głośnik. I jeżeli chodzi o nazwę, to nie jest głośnik, to jest zaawansowany budzik, ponieważ budzik jako budzik się sprawdza, jako głośnik jest niestety to kiepska opcja. Ja może spróbuję go sparować, bo chyba z Z Premium nie parowałem go i będę mówił, co o nim myślę. Kwestia działania tego sprzętu jest, powiedziałbym, tragiczna. Jeżeli mówimy na dłuższą metę, jeżeli chodzi o dźwięk, wytrzymałość baterii i funkcje, bo tak, mówmy o dźwięku. Dźwięk jest stereo. Włączę coś na chwilkę, żebyście zobaczyli. O. Dobra. Starczy tego dźwięku i tego tańczenia. Można go klap. What can I do for you? Dziękuję, nic nie możesz dla mnie zrobić. Wyłącz się. Jeżeli chodzi o dźwięk, jest w miarę na cichszych ustawieniach, na takich średnich, na wyższych niestety jest porażka już. Jeżeli chodzi o funkcje, a więc widzieliście, mówi do mnie po angielsku, niestety Polska jest trzecim albo piątym światem, gdzie Google nie wspiera, ani Sony też nie wspiera dźwięk asystenta głosowego w języku polskim. Więc sprzedawać u nas na rynku taki sprzęt za 1300 na początku to w ogóle to jest porażka marketingowa moim zdaniem. A druga sprawa, no, zresztą ktoś może się nauczyć. Fajny prezent to może być dla dzieci, tam powiedzmy do 5 roku życia, czy do 5 roku życia. Taki, żeby się pobawiło oczywiście pod okiem rodzica, bo to nie zostawiajmy takich sprzętów samym dzieciom. Pobawiło się, może się nauczyć języka angielskiego, albo hiszpańskiego, albo japońskiego, ale niestety po polsku nie pogada sobie z tym sprzętem. Co jeszcze mogę powiedzieć? A, czas działania. To jest tragedia. Posłuchajcie, ten głośnik, nawet słowo głośnik mi nie przechodzi przez gardło. Ten budzik działa maksymalnie pół dnia, niecały dzień. Na baterii, na akumulatorze, z podłączonym telefonem. Oczywiście drenuje nam też baterię w telefonie. No może nie jakoś tam bardzo, no ale no drenuje, jeżeli używamy go w domu. A tak będziemy go używać. Kwestia działania. Można oczywiście podłączyć ładowarkę i wtedy on będzie działał cały czas ładując się, rozładowując. Oczywiście baterię szybciej stracimy. I tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli nie będziemy go parować z smartfonem, nie będziemy używać asystenta głosowego, a więc wyłączymy czujność tego asystenta, bo musi być na czuwaniu non-stop, to i tak dzień to jest maksymalna dawka dla tego głośnika, a więc jak chcemy taki budzik sobie ustawić na noc, no to włączmy go lepiej pod prąd. I tą baterię traktujemy jako bufor bezpieczeństwa, że jak nam, nie wiem, prąd wysiądzie, to zawsze się obudzimy o tej 6 czy 7 do pracy, czy później.
inaczej tego nazwać nie mogę, jako zaawansowany budzik z funkcją głośnika stereo. Nie ma innych plusów ten to coś. Jest, fajnie wygląda, to jest design, można powiedzieć, że jest bardzo fajny. Ma kółeczka, które się właśnie obraca w każdą stronę, tańczy i tak dalej. No ale no niestety nic więcej, no i ja nie będę się rozwodził nad tym sprzętem. Cena jest taka, że można sobie kupić, popróbować, chociaż wolałbym, żeby to było za 50 zł, nie za 160. A plusów? Plusów to design, nic więcej. No i to, że jeszcze plus, to jest fajny budzik. No. Funkcja, bo nie będę wam pokazywał wszystkiego, bo to nie ma sensu. Funkcja budzika fajna jest, bo jak puknie się w jedno ucho, to jest drzemka, a jak w dwoje w uszka, to wtedy dopiero włączamy budzik. Kwestia jeszcze budzenia jest ciekawe, bo jak się sparuje, znaczy jak się doda swoje imię, to budzi cię w takim łamanym spolszczeniu, raczej zangliszczeniu twojego imienia i jest w stanie ci określić pogodę w danym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Chociaż też niekoniecznie, bo na przykład w Polsce ma problem z znalezieniem niektórych miejscowości, szczególnie które mają znaki polskie. To tyle. Zabawka fajna na parę minut, no może na godzinę, na dwie. Jako budzik może być. Dzięki. To hej.